Jesteśmy w Białaski, przyleciały na wakacje. Arrivi, proszę bardzo. Jesteśmy w Neapolu. Pięknie, ciepło, godzina 8:30, 24 stopnie. Ruszamy w drogę do naszego ostatecznego miejsca przeznaczenia. Sorrow and the old ways get washed out by the rain. No i dojechaliśmy. Kto pamięta to miejsce? Bajadomicja, proszę bardzo. I love. Z widokiem na morze, które widzicie tam. Proszę bardzo. Wykończeni podróżą, ale zaczynamy nasze wakacje. Patrzcie, patrzcie, czy mnie tutaj wita Daniela. Takie same pyszności Massimo też ma. No tak, nie chcę nic mówić, ale pośladki urosną. Dobrze by było, żeby poszło trochę w górę, więc zobaczymy, jak to będzie, ale powiem wam, jak to pachnie. Buongiorno, kawka już prawie dopita. Zaczynamy drugi dzień naszego pobytu we Włoszech. Piękną mamy dzisiaj pogodę. No i z tego co widzę, morze też spokojne. Więc niedługo się szykujemy i lecimy na plażę. Już po plaży, ale słuchajcie, drugi dzień naszych włoskich wakacji, a właśnie przed chwilą popsuł nam się samochód. Samochód szwagra Massimo. Teraz chłopaki stoją i coś tam kombinują. Okazało się, że w ogóle Salvatore zostawił drzwi otwarte do mieszkania, więc pędzę tam, żeby ktoś w tym mieszkaniu był. Nie no, słuchajcie, masakra. W ogóle zawsze muszą się pojawić jakieś przygody i tym razem znowu mamy jakąś przygodę, czyli po prostu awarię samochodu. Mieliśmy jechać na zakupy, na dzisiejszą kolację, którą mieliśmy zjeść w domu. W ogóle Salvatore z Danielą muszą jutro jechać do pracy i nie mają samochodu. No i nie wiem, teraz będziemy kombinować, jak to wszystko rozwiązać, a jest godzina 19:30 już prawie, więc dosyć późno, sobota. Nie wiadomo, czy uda się znaleźć jakiegoś mechanika. No chłopaki kombinują, także trzymam kciuki, żeby jednak udało się rozwiązać tą sytuację. Dobra, ja już jestem w domu. Skorzystam z okazji, że jestem sama i muszę czekać, aż rozwiąże się sytuacja i zrobię sobie oczywiście drinka. Ale zdrowego drinka, czyli Beauty Focus Collagen Plus. Wsypuję do wody, mieszam. I na zdrowie. Oby ten problem z samochodem szybko się rozwiązał, ale widzę z balkonu, że nieciekawie to wygląda. Słuchajcie, udało się. Wszystko poszło zgodnie z planem, no prawie. Bo nie zrobiliśmy zakupów, ale za to jedziemy do restauracji coś zjeść, także ładujemy się do samochodu całą rodziną i będziemy się relaksować przy pysznym jedzonku i przy pysznym pewnie jakimś winku włoskim, całą naszą ekipą i jeśli mi się uda, to oczywiście pokażę wam, co takiego dobrego będziemy jeść. Salute. Salute. Alle vacanze, na zdrowie. Na zdrowie.
I na podsumowanie coś słodkiego. Dzień trzeci naszego pobytu we Włoszech, czas start. Jak widzicie, torba na plaży przygotowana. Dostałam jakiś czas temu od marki Talgo kosmetyki i w niej, razem z nimi była właśnie taka torba. I słuchajcie, ona jest tak duża i tak pojemna, że mam tutaj włożone dwa ręczniki plażowe, książkę oczywiście do czytania, okulary, jedne, drugie. Jedne moje, drugie Massimo. No i przede wszystkim kosmetyki, czyli filtry. A z kolei tutaj mam taką fajną torbę, którą dostałam od marki Sisley. I ona jest termiczna, zobaczcie. Jest świetna na przechowywanie kosmetyków. No i oczywiście tak, mamy tutaj filtr 15 do ciała w sprayu. Genialny filtr. Filtr do twarzy i ciała 50, którym również się smaruje. Mam tutaj, czekajcie, mały Tangle Teaser w brzoskwinki, idealny na podróże, chusteczki, jakieś tam dodatkowe rzeczy i filtr do ust, czyli taka oto pomadka ochronna, świetny skład od marki Nuskin, która właśnie jest z SPF i chroni nasze usta. Także widzicie, trochę tutaj produktów, zaraz załaduję resztę, tu mam daszek, no i można lecieć na plażę. A my właśnie dotarliśmy na plażę i dzisiaj odpoczywamy w takim pięknym miejscu, czyli Lido Cumea, Hotel Cumea. Też już go znacie. Tak jest. Dzisiaj właśnie odpoczywamy tu, w tym oto pięknym miejscu. Ależ dzisiaj mamy piękną wodę, zobaczcie, jaka czyściutka, przezroczysta i jaka ciepła już o tej godzinie, a mamy dopiero 10:00. Niedzielny obiad, proszę bardzo, spaghetti con le vongole. Same pyszności, Giulia? Buono. A Antonio ma lasagne. Buono. Dzień dobry, Boberek, w kolejnym, czyli już czwartym dniu naszego pobytu we Włoszech. Jak widzicie za mną morze tam, o właśnie, mamy piękną pogodę, jest już, są już 24 stopnie. My już prawie gotowi do wyjścia. Kapelusz jest, okulary są. Filtry na ciele są, kostium kąpielowy przyodziany, więc można się zbierać i uderzać na plażę. Także widzicie, kolejny dzień będzie plażing, smażing, odpoczynek, morze, piasek, upał, dobre włoskie jedzenie. No tak tu jest. Tak wyglądają nasze włoskie wakacje z rodziną, z przyjaciółmi, nie tylko. Czyli w ciągu dnia plaża, odpoczynek, łapanie chwili, a wieczorami dużo żarcia. Dobra, koniec tego gadania, lecimy na plażę. Nie no, patrzcie na ten kłębek. Na ten szczęśliwy kłębek. Proszę bardzo. To się nazywa szczęśliwy pies
odpoczywające popołudniami. Tak jest. Owłosiony, z łapami do góry. Ach, tak jest. Zaczynam się pomału szykować do dzisiejszej kolacji. Prysznic już za mną. Jak widzicie, mam tutaj kosmetyki, które ze sobą zabrałam. W ogóle codziennie na Instagramie pokazuję, staram się przynajmniej pokazywać jakieś fajne perełki wyjazdowe, kosmetyczne i nie tylko. Mam kilka nowości, które testuję i sprawdzone produkty, które ze sobą zebrałam, jak między innymi właśnie krem peptydowy pod oczy od marki Slavia. Nie ruszam się bez niego, bo on wieczorową porą to jest najlepsze zbawienie, jakie może być. Tutaj słuchajcie, kończymy dzień mniej więcej druga, trzecia nad ranem, więc po demakijażu zawsze nakładam ten krem i rano nie wyglądam, jakbym zarwała nockę. Rano, w sensie godzina 8, 8:30, bo tak właśnie wstajemy. No i coś, co muszę Wam tutaj pokazać, bo nie spodziewałam się, że tak fajnie moja skóra zareaguje na ten krem ceramidowy do twarzy od Slavia właśnie we Włoszech. A dlaczego? No właśnie dlatego, że słuchajcie, moja skóra troszkę przybrała koloru. A to jest nieuniknione tutaj we włoskim klimacie, zwłaszcza jeśli spędzacie cały dzień na plaży. Mimo tego, że smaruję się filtrami, że siedzę pod parasolem, że noszę kapelusz, to i tak łapie się to słońce. I słuchajcie, to jak regeneruje skórę ten właśnie ceramidowy krem od marki Slavia, to jest mistrzostwo świata. Ja oczywiście wiedziałam, że ceramidy mają świetne działanie odbudowujące barierę lipidową naszej skóry, wzmacniające naszą skórę, działanie ujędrniające. Tutaj mamy również wąkrotę azjatycką, która słuchajcie, cudownie koi i łagodzi skórę. No ale właśnie ta wąkrota azjatycka, która tutaj jest, a ja w ogóle uwielbiam wąkrotę azjatycką, nawet pisałam o tym na moim blogu, plus do tego trehaloza. No słuchajcie, zbawienie, ten krem to jest po prostu mistrzostwo świata, więc cieszę się bardzo, że go ze sobą zabrałam. No i właśnie w tych włoskich warunkach mogę go sobie testować. Proszę bardzo, dzisiaj wszyscy przenieśli nad basen. Ale mamy, słuchajcie, piękne golden hour. Nawet moja buzia wygląda tak pięknie złoto. Ale pomyślałam, że chwilę się do Was odezwę, bo dzisiaj mamy 14 sierpnia. 14 sierpnia, jutro 15 sierpnia, czyli zaczyna się włoskie Ferragosto. Kto ogląda nasze vlogi z wyjazdów do Włoch właśnie w tym okresie, na wakacje, ten doskonale wie, co to jest Ferragosto i wie też, jak spędzamy ten czas. Tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że Ferragosto, ten 15 sierpnia, to jest takie zamknięcie dla Włochów tego sezonu wakacyjnego. Dzień wolny od pracy, oczywiście wszystkie sklepy, urzędy i tak dalej, wszystko jest zamknięte, co z kolei może być niekoniecznie przyjemne dla turystów. Nie zwracajcie na to uwagi. Chłopaki tutaj siedzą i sobie piją wieczorne aperitivo. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieć dzisiaj kolację w domu. Wiem, że Massimo kupił mozzarella di bufala, także będziemy mieć dzisiaj kolację w domu, a później idziemy na imprezę. Na imprezę, która będzie na plaży, no bo właśnie będziemy świętować Ferragosto i oglądać o północy przepiękne fajerwerki, jak co roku z morza wypuszczane. Zobaczymy, jak to będzie właśnie w tym roku. Także zapowiada się ciekawie. Kto też śledzi takie włoskie tradycje, ten doskonale wie, że Neapol i Palermo najhuczniej świętują właśnie Ferragosto. Podobno. Nie wiem, ja nie byłam w Palermo w tym czasie. Co roku jestem tu i wiem, że tutaj naprawdę hucznie obchodzi się Ferragosto. Także później pokażę Wam te sztuczne ognie, które się pojawią. I szczerze, już nie mogę się doczekać tej mozzarelli. Bo odkąd przyjechaliśmy, jeszcze nie miałam okazji jej zjeść. A Max doskonale wie, że ja uwielbiam mozzarellę di bufala. She won't let me stop.
queen. But I'm no